Вітам знову в колейному очінку серії «Фемінку» для «Запитай тренера». Дійсно порушимо такі темат, як адаптація тлущова і еластичність метаболічна. Так, направду, щоб зрозуміти, чим є адаптація тлущова і чим є еластичність метаболічна, принаймні в моїм подищу і в моїм поєнчу, варто порушити найперше, які два підставові джерела енергії, джерела паліва мами для нашого організму, так, з чого можемо черпати енергію. Więc подставове, кожен ві о тим, глюкоза. Глюкоза повсякне знана як цукер в крві. Віємо, що поджим глюкози взраста за взгляду на спожиття посілку вуглеводанових, люб теж глюкоза може повстати в виніку спожиття білок, в виніку процесу глюконеогенези, де те білка зостане перекштовцоване до глюкози. І мимо, що той систем палівовий є незбендний, є дуже потрібний для нашого організму, то, нестати, є również дуже обмежений. Тільки за взгляду на те, що можемо згромадити, повідомо, около 250, 400 чи там 500 грамів глюкози в постаті глікогену вонтробового і м'ячньового, то буде залежати, очевидно, від того, як дуже активна є особа і від того, як дуже розвинута є мускулатура даної особи. Co będzie się równać około 1000-1800 kalorii, tak? Czyli widzimy, że ten system paliwowy będzie dość ograniczony, bo jeśli dojdzie do tego, że nie będziemy mieć dostępu do jedzenia od 30 do 34 godzin, to po prostu ten glikogen zgromadzony, skumulowany będzie po prostu zużyty. A wiemy, że jednak tak nie jest. Wiemy, że są głodówki, tak? Wiele jest badań na temat głodówek 40-dniowych. Ja na swoim webinarze o ketozie odżywczej, link do którego znajdzie się w opisie, właśnie przedstawiałam różne badania, nawet takie, gdzie były przeprowadzane pod nadzorem lekarskim roczna głodówka, gdzie nie było w ogóle dostępu do żadnego jedzenia. Więc do czego prowadzę? Prowadzę do tego, że jednak posiadamy drugi rodzaj paliwa w naszym organizmie, który może pochodzić ze spożycia produktów tłuszczowych lub też rozkładu naszej tkanki tłuszczowej, tak zwane ciała ketonowe. Tak naprawdę w postaci trójglicerydów, w postaci zgromadzonej tkanki tłuszczowej przechowujemy setki tysięcy kalorii, więc można powiedzieć, że tego systemu energetycznego nam starczy na bardzo długo, więc prawie że nieograniczony system paliwowy. Ale żeby doszło do tego, żeby ta energia mogła być pozyskiwana z rozkładu tej tkanki tłuszczowej, musi być spełniony taki ważny warunek jak optymalnie niski poziom glukozy, jak i insuliny. Wtedy dopiero trójglicerydy będą mogły być rozbite do kwasów tłuszczowych i do glicerolu pod wpływem hormonu, który się nazywa HSL, Hormone Sensitive Lipase, który właśnie będzie odpowiadał za aktywację tego utleniania tkanki tłuszczowej. Gdy już właśnie do tego dojdzie, to te kwasy tłuszcze, ten glicerol będzie w procesie glukoneogenezy mógł wytworzyć ten niezbędny, potrzebny dla nas poziom glukozy, a kwasy tłuszczowe w końcowym etapie metabolizmu będą mogły być przekształcone do ciał ketonowych, które już następnie będą mogły być zużyte przez każdą prawie że komórkę naszego organizmu. Niestety sposobem naszego żywienia, naszym trybem życia, tym, że mamy tą dietę codziennie non-stop przeładowaną tymi węglowodanami, zaburzamy właśnie tą umiejętność organizmu w odpowiedni sposób prawidłowo aktywować ten hormon HSL. Robimy z siebie spalaczy glukozy, tak, jedząc posiłki takie, że w każdym posiłku 5 razy dziennie mamy węglowodany, po prostu zaburzamy naturalną, fizjologiczną elastyczność organizmu w
wpędzamy siebie w błędne koło, gdzie po prostu co godzina, co dwie, co trzy musimy dostarczyć te węglowodany, inaczej po prostu czujemy się bardzo źle, bardzo zmęczeni, a zdolności pracy naszego umysłu, nasza koncentracja również spada. To tylko właśnie wskazuje na to, że jesteśmy spalaczem glukozy, że nasz organizm nie umie umiejętnie sięgać po tkankę tłuszczową jako taki bardzo wydajny system paliwowy. Więc czym jest ta adaptacja tłuszczowa? Tak, adaptacja tłuszczowa właśnie nam przywróci tą naturalną, fizjologiczną, ten prawidłowy taki metabolizm organizmu, gdzie po prostu będziemy na tyle elastyczni, że będziemy mogli w każdym etapie, gdy dojdzie właśnie do tego, że podaż węglowodanów będzie ograniczona lub przez dłuższy okres czasu nie będziemy dostęp mieć na przykład do jedzenia, bez problemów nasz organizm zrobi tak, żeby ta tkanka tłuszczowa zaczęła się rozkładać i żeby właśnie powstawały ciała ketonowe, z których nasz organizm będzie umiejętnie korzystać. Jednak najpierw musimy zaadaptować organizm do tego, tak, musimy doprowadzić do tego stanu, gdzie ten poziom glukozy nie będzie po 5-6 razy dziennie podbijany razem z tą insuliną, czyli naciąga się wniosek, że w sumie adaptacja tłuszczowa będzie naśladować metabolizm mniej więcej, który mamy na co, poziom hormonów, których mamy na co, tylko za pomocą tego, że na te 14-30 dni wyłączymy z pożywienia, minimalnie ograniczymy węglowodany, po czym będziemy mogli bez problemu je wprowadzać stopniowo do żywienia, szukając tego optymalnego dla naszego organizmu poziomu, żeby jednak zachować już tą naturalną elastyczność fizjologiczną organizmu. Ja osobiście uważam, że to jest najbardziej zdrowy, najbardziej optymalny stan dla każdego człowieka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do lajkowania, do komentarzy oraz do udostępniania.